Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to zawód branży elektroenergetycznej. Osoba pracująca w tym zawodzie montuje i uruchamia oraz konserwuje, monitoruje, nadzoruje urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Ponadto wycenia roboty związane z energetyką odnawialną oraz dokonuje oceny oddziaływania środowiskowego eksploatowanych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Osoby wykonujące ten zawód w wymierny sposób przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. W zależności od specjalizacji, wykorzystywanych urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, pracownik, który wykonuje omawiany w tym filmie zawód, może pracować na budowie, przy montażu, eksploatacji czy nadzorze urządzeń lub w biurze jako projektant. Powinien też posiadać dużą wiedzę na temat energetyki odnawialnej, a ponadto potrafić obsługiwać wykorzystywane w tej dziedzinie urządzenia i instalacje oraz wykonywać pomiary ich parametrów pracy. Do jego obowiązków należy również wybór odpowiedniej lokalizacji do realizacji poszczególnych projektów. W profesji tej bardzo ważna jest także wiedza z zakresu budownictwa, w szczególności budownictwa energooszczędnego. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie dwóch kwalifikacji: L10 – montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz L11 – eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej może podejmować pracę m.in. w firmach instalacyjnych, specjalizujących się w projektowaniu i wykonawstwie związanym z energetyką wodną, wiatrową, geotermalną, wodorową i słoneczną. Może także pracować w firmach zajmujących się budownictwem energooszczędnym, w przedsiębiorstwach zajmujących się przepisami prawa dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, w administracji publicznej, w firmach specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej i klimatyzacyjnej, w hurtowniach oraz w firmach dyspozytorskich i doradczych instalatorstwa sanitarnego. Ponadto może otworzyć własną działalność gospodarczą. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą energetyk odnawialnej energii, kosztorysant urządzeń i systemów energii odnawialnej, technik-technolog systemów energii odnawialnej, monter instalacji solarnych lub kolektorów słonecznych, monter paneli fotowoltaicznych, projektant instalacji fotowoltaicznych, monter pomp ciepła, serwisant turbin wiatrowych, elektromonter, kontroler urządzeń, kosztorysant lub projektant instalacji. Na rynku brakuje fachowców, którzy znają najnowsze technologie wykorzystywane podczas pracy z nowoczesnymi urządzeniami odnawialnych źródeł energii, a więc zapotrzebowanie na osoby wykwalifikowane w tym zawodzie jest znaczące. Jest to branża szybko rozwijająca się, będąca nośnikiem postępu technicznego, a więc zapotrzebowanie na techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w najbliższej przyszłości będzie wciąż rosnąć.